O 9 rano pochody pielęgniarek wyruszyły spod wrocławskich szpitali. Około 11 wszystkie spotkały się pod urzędem wojewódzkim. Delegacja pielęgniarek zaniosła petycję ze swoimi żądaniami do marszałka województwa dolnośląskiego i wojewody oraz siedziby Dolnośląskiej Kasy Chorych. Myślę, że tutaj na terenie regionu dolnośląskiego możemy zrobić wiele, ponieważ są decydenci, którzy mają możliwość przesuwania pewnych kwot pieniędzy i na to liczymy, że zobaczą naszą determinację, zobaczą nasze ubogie pensje i będziemy tak rozmawiać, żeby były możliwe podwyżki naszych pensji, chociaż tutaj na Dolnym Śląsku. Nad tym, jak poprawić sytuację dolnośląskich pielęgniarek, dyskutować będzie od 28 czerwca powołany przez wojewodę zespół, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele pielęgniarek, kas chorych i samorządu. No jest to roboczy zespół, który będziemy chcieli wypracować jakieś pewne metody, które mam nadzieję, może będą przykładem nawet dla Warszawy. Na razie wrocławskie pielęgniarki zapowiedziały na poniedziałek dalsze protesty przed szpitalami. W środę 8 autokarami protestujące wyjadą do Warszawy, by wziąć udział w manifestacji przed Sejmem.